Cześć, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Jako, że mam 7 bodajże książek, które mam do zrecenzowania, a jakby i tak będą się one ukazywać raz na tydzień, chyba że zdążę przeczytać coś Piotra Napierały, bądź stworzę jakąś nową serię, jak skończę z wszystkimi jego książkami, no to nie pozostaje mi nic, tylko nagrywać do przodu. Tym razem sięgnąłem po książkę autora trochę znanego mi z dzieciństwa, czyli Earla Stanleya Gardnera pod tytułem Perry Mason, Mason i sprawa podmienionego zdjęcia. Zapraszam. Cóż, no więc zacznijmy od tego, że sięgnę po tą książkę z tego powodu, z jakiego sięgnęło po nią masa innych ludzi, czyli z powodu serialu HBO, który wyszedł, zarówno jeden, pierwszy, jak i drugi jego sezon. No i ten serial jest całkiem niezły. Oczywiście po moje recenzje zapraszam Was na moje konto na Filmwebie. Miałem też swój epizod bycia recenzentem filmowym, więc coś tam w życiu obejrzałem. No i po prostu zachęcony tym, że ten serial był świetny, to postanowiłem sięgnąć po książkę z Perrym Masonem, którego, prawdę mówiąc, ja zawsze wymawiałem jako Mason. Wydaje mi się, że ta powieść ukazała się w latach 30. albo 40. Właśnie tu dla Was googluję, żeby podać Wam więcej informacji. Tak, w 1938 roku, więc należy brać pod uwagę, że jest to stara powieść, chociaż w niedalekim później czasie pojawił się też Chandler, który był dużo lepszy. No i ja po prostu w naiwny sposób wierzyłem w to, że to wszystko będzie na podobnym poziomie jak po prostu serial. Ale no tutaj, powiedzmy, się rozgaduję, a najpierw trzeba opowiedzieć, o czym ten kryminał jest. No więc zasadniczo mamy sobie naszego głównego bohatera, Perry'ego Masona, który wraz z swoją asystentką podróżuje statkiem przez bodajże tam na Hawajach, czy coś takiego. Z Hawajów płynie do pewnie brzegu Stanów Zjednoczonych, jeśli niczego tu nie mieszam, bo sama destynacja i miejsce, skąd oni podróżują, nie jest tak istotne. Istotniejsze jest to, że rozpętuje się sztorm i że podczas tego sztormu ginie człowiek, którego żona chciała wynająć naszego adwokata, który jest takim adwokatem, ale też trochę prywatnym detektywem, bo w sposób taki bardzo aktywny szuka odpowiedzi na różne pytania. No i on ma ogólnie właśnie kłopot, ponieważ de facto tej sprawy nie przyjął, ale jego taka, powiedzmy, sprawa polegała bodajże na ochronie jej męża, ale no, z drugiej strony właśnie go pcha tutaj takie poczucie obowiązku, żeby tą jego żonę, tą panią Newberry, chronić. No i myślę, że
to wszystko, jeśli chodzi o takie zawiązanie akcji, żeby za dużo nie zdradzić, bo zasadniczo sama akcja na statku to pewnie jest z 30% książki, jak nie więcej. I jeśli chodzi o jakieś cytaty z książki, to przyznam, że jakieś uzyskałem. Co my tu mamy? Mamy taką na przykład śmieszną historię, w sensie mogę tu już zdradzić i pewnie doszliście do takiego wniosku, że zasadniczo ta książka mi trochę nie podpasowała, jest dużo słabsza niż serial, bo na przykład mamy pierwszy cytat: dlaczego nie chciałeś reprezentować XYZ? Dlatego, że nie lubię bronić ludzi, którzy są winni. Oczywiście każdemu należy się uczciwy proces, dlatego też XYZ ma prawo do adwokata. Ale wolę, by takich jak on bronili inni. Oczywiście wydaje mi się, że tam potem pan bardzo szybko decyduje się jednak go bronić. No i cóż, no i mamy kolejny wspaniały cytat. Jeżeli nie jestem w stanie wybronić klienta używając własnego rozumu, to niech gnije w więzieniu. A później, gdzieś tam w trakcie, czy tam nawet wcześniej, w tym samym rozdziale, Mason mówi do swojego takiego przybocznego, prywatnego detektywa Drake'a: nie bądźmy drobiazgowi, Paul. Wrobimy go jakoś. Zaczniemy od tego zegarka. Będzie tańczył, jak mu zagramy. Czyli de facto zajmuje się obroną tych ludzi, których akurat mu narrator, powiedzmy, każe bronić, mimo że na początku opowiada co innego, a później niby opowiadając o tym, że jest w stanie bronić każdego klienta za pomocą samych, powiedzmy, swoich argumentów i retorycznego kunsztu, no to postanawia wrabiać tam jednego z takich pomniejszych, powiedzmy, antagonistów. Oprócz tego wesoły vibe tego, co, powiedzmy, było, sprawiało, że ludzie się wstydzili w latach 40., a tu roześmiała się nagle i przewróciła stronę. Może tego zdjęcia w albumie nie powinni państwo oglądać. To my w shortach na wakacjach. Więc wtedy, jak widać, shorty sprawiały, że zdjęcie było nieprzyzwoite. No i cóż, jeśli chodzi o moją ocenę całości, no to jest dużo słabiej niż w serialu. Bohater nie jest jakoś pogłębiony psychologicznie, tylko jest jakimś takim typowym twardzielem, którego wszyscy się trochę obawiają. Kobiety do niego lgną. Jest ogólnie dość płaski i zupełnie inny niż serialowy Mason. Nawet jego współpracownicy, w sensie ten Paul Drake, który jest tak znakomicie zagrany w serialu, tutaj jest takim dość tłem po prostu, który tylko się dziwi i podąża. Taki trochę Watson za głównym naszym bohaterem. W serialu mamy do czynienia z tym, że sekretarka, która potem staje się współpracowniczką Masona, jest lesbijką, a tutaj z kolei ani nie mamy wątku tego, że Mason jest rozwodnikiem, ani mamy wątku tego, że on stara się z kimś innym zbudować relację i że ma trudną relację z synem. A więc serial potrafił właśnie w 2 sezony bardzo pogłębić postać, a myślę niestety, że pan Gardner, pisząc te dziesiątki powieści, bo z tego co widzę, tych powieści było naprawdę sporo i być może nawet jakąś czytałem w przeszłości, to nie potrafił, miał taką po prostu bardzo słabo napisaną postać. No i ogólnie
Dla mnie to jest raczej 4 na 10. Raczej wam odradzam. Poniżej średniej. Nie jest super tragicznie, ale no jest takie czytadełko. Zupełnie tak, jakbyście puścili sobie odcinek słabego serialu. No ale trudno, czasem mi też się zdarzają takie książki. No i to wszystko. Do zobaczenia. Dzięki. Cześć.